Była męczennicą, jest błogosławioną Kościoła katolickiego, patronką teściowych oraz życia nienarodzonego. Postać, której nie zauważylibyśmy, gdyby nie heroiczny czyn, jakim była jej męczeńska śmierć. Sam Chrystus powiedział, że nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich. Marianna Biernacka, błogosławiona teściowa. Błogosławiona Marianna Biernacka w czasie II wojny światowej oddała życie za swoją synową i jej nienarodzone dziecko, ponosząc męczeńską śmierć z rąk Niemców. Jej życie było naznaczone wielkim cierpieniem. Na początku jako niemowlę już straciła swoją mamę. Kilka lat później straciła tatę. Gdy dorosła, poślubiła Ludwika Biernackiego, z którym miała 6 dzieci. Niestety, 4 z nich zmarło tuż po urodzeniu. Razem z mężem prowadziła 20-hektarowe gospodarstwo. Po jego śmierci zamieszkała u swojego syna Stanisława i jego żony Anny. Codzienne życie Marianny przepełnione było wykonywaniem licznych obowiązków. Żyła przede wszystkim modlitwą i pracą w gospodarstwie. Śpiewała godzinki, odmawiała różaniec i te właśnie modlitwy dawały jej ukojenie po trudach pracy i siłę, szczególnie w takich trudnych sytuacjach, kiedy straciła bliski. Ten ostatni okres życia to czas, kiedy żyje wspólnie z synem i synową. I w takim oto składzie rodzina doświadcza bólu wojny. Na przełomie czerwca i lipca 1943 roku doszło do masowych aresztowań mieszkańców Lipska i okolic. W wyniku akcji partyzantów zginął jeden z hitlerowców i w ramach odwetu Niemcy urządzili łapankę na okolicznej ludności. Syn i synowa zostali skazani przez Niemców na karę śmierci. Synowa była wtedy w ciąży z drugim dzieckiem. Marianna zdecydowała się oddać życie za synową i właśnie nienarodzone dziecko. Zdjęta żalem Marianna padła Niemcowi do stóp i błagała go o to, aby oszczędził przynajmniej jej synową. Mówiła: Panie, a gdzież ona pójdzie? Jest przecież w ostatnich tygodniach ciąży. Zostawcie ją. Ja pójdę sama za nią. Żołnierz przyjął propozycję Marianny i w ten sposób to ona zamiast Anny trafiła do więzienia w Grodnie. Została rozstrzelana w grupie 44 mieszkańców wsi Lipsko przez Niemców w Naumowiczach koło Grodna. Marianna zginęła z różańcem w ręku. Heroizm Marianny można rozpatrywać w dwóch kategoriach, teściowej i babci, albowiem jej ofiara z życia uratowała życie jej synowej i jej nienarodzonego dziecka. To zdecydowanie się na przyjęcie śmierci w zamian za synową jest niezwykłym czynem, który sprawia, że odnajdujemy błogosławioną Mariannę wśród 108 męczenników czasu wojny. Przerażająca historia, która oprócz tej całej dawki świętości, tego odium świętości, które możemy obserwować w przypadku życia i śmierci Marianny Biernackiej, pokazuje nam też ten straszny czas wojny i tą bezwzględność, tą zimną, zabójczą bezwzględność okupantów. Z jaką bezwzględnością, jaką bezdusznością i taką matematyczną wręcz precyzją dążył do eliminacji przedstawicieli narodu polskiego. Szczególny kult błogosławionej Marianny jest praktykowany w kościele parafialnym w Lipsku Matki Bożej Anielskiej, czyli w miejscowości, z której pochodziła. Do dzisiaj są zjazdy teściowych, którym patronuje Marianna Biernacka. Właśnie ona jest patronką teściowych.